Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku, ale w pierwszym odcinku z reakcji na całą mapę. Słuchajcie, mam bardzo dużo ciekawostek na temat tego sezonu, więc jeśli chcecie poznać wszystko, to oglądajcie film do samego końca. Naprawdę warto, ponieważ pokażę wam kilka ukrytych rzeczy, ale słuchajcie, zanim do tego przejdziemy, mam dla was dokładnie taką klawiaturkę, ale to na głównym kanale, przypominam. Oglądajcie odcinek dzisiaj na głównym kanale, szykuję dla was coś po prostu totalnie mocnego. Jeśli będziecie chcieli zgarnąć tą klawiaturkę, sprawdźcie, czy macie kod Evela, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, ale pamiętajcie, że to na głównym kanale będzie i to spod tamtego filmu będzie wybierane, więc będziecie się tam zgłaszać. Słuchajcie, jeśli chodzi o nowy sezon, jest on totalnym sztosem. Jak zobaczycie sobie na tą lokację tutaj, no to wygląda to po prostu przepotężnie. Słuchajcie, i wydaje mi się, że mało kto z was być może jeszcze był w grze, ponieważ jest sobota rano. Ja bardzo dużo miałem problemów technicznych dzisiaj i naprawdę mam nadzieję, że już wszystko będzie śmigać. Ale słuchajcie, lecimy do najciekawszej rzeczy, która jest tutaj. Mamy tutaj źródełko. Źródełko, które wysyła nam wróżby. Jeśli sobie na nie klikniemy, no to mamy kontynuuj i nadal wróżę twoje losy. Zajrzyj do mnie później, więc przyjdziemy tutaj z powrotem. Także to jest pierwsza ciekawostka. Druga ciekawostka jest taka, że dokładnie na tamtej lokacji mamy skrzynkę. Trzecia ciekawostka jest tutaj, więc oglądajcie, bo naprawdę najpierw przejdziemy jedną lokację, a później przejdziemy do Hadesu i pokażę wam, gdzie może być Midas, bo Midas jest uwięziony dokładnie w Hadesie i on ma stamtąd uciec swoją drogą. Słuchajcie, ogólnie mamy nowe skrzyneczki, które wyglądają w ten sposób i w nowych skrzyneczkach możemy znaleźć albo mityki, albo przepiękne, przekozackie, prześwietne skrzydła. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest coś niesamowitego. Ogólnie pierwsze co, to zanim przyzwiemy sobie jeszcze Boga, chodźmy na tą statuę. Czy na nią w ogóle można wylecieć? Czy tutaj... Ej. Wow. Dobra, już myślałem, że spadnę. Chyba można, ale no mi się nie udało. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak, że tutaj na dole, dokładnie tu, w tym miejscu, mamy Zeusa. I żeby go przyzwać, no to będziemy musieli zrzucić jego statuetkę. Także to, można powiedzieć, jest takie trochę mitowe, ale otwórzmy sobie jeszcze zanim to jedną mityczną skrzynię. Ja tak bym to nazwał, że mityczna skrzynia. Dobra, zobaczmy. Mamy tutaj też skrzydełka, okej, skrzydełka, spoko. Ogólnie sprawa wygląda tak. Gdy Albo wiecie co, uleczmy się, bo Zeus jest podobno mocny. Zeus jest podobno mocny, więc przyzwiemy sobie i Zeusa, i Hadesa. Pokonamy sobie wszystkich mitycznych bossów, tak bym to nazwał. Więc widzowie, już wam to wszystko pokazuję. Weźmy sobie skrzydełka. Czy dzięki nim możemy spadać? Możemy. I to jest świetne. I to kto to wymyślił, to ma 200 IQ, tak szczerze. Dobra, eliminujemy od razu Zeusa. Jak widzicie, on ma piorun i ma mityka. Dlaczego mu się ta luneta świeci? Pytanie. On jak raz zostanie zbity, z tego co wiem, to później on przyzywa pomocników i później ma chyba jeszcze raz tyle samo życia. I w sumie, dobra, przesuńmy się. On nie powinien nam nic zrobić. Nie powinien... Ej, ale to jest SMG, jest mocne, ono nie ma w ogóle odrzutu. Ej, co wy gadacie? No to jest mocne. Ogólnie teraz tak, musimy pokonać tych ziomeczków. Siema byko. Jeden byczek pokonany, drugi byczek pokonany, trzeci byczek pokonany. Amunicja mi się trochę kończy, to mnie trochę martwi. Weźmy, pokonajmy jeszcze tego. No i co, zabieramy sobie amunicję, żeby mieć na pokonanie Zeusa. Także to są... Można powiedzieć pierwsze rzeczy, które dzisiaj sobie omawiamy, czyli kasujemy bogów. A ty w ogóle będziesz do mnie strzelał? Ej, on nie jest wcale taki dobry, tak szczerze. Chociaż teraz mnie atakuje z tych błyskawic. Ej, on jest słaby. To jest słaby bóg. To jest słaby bóg i on już ginie. No w sumie jesteśmy sami na serwerze, to pewnie dlatego tak to wygląda. Mamy mityka, mamy medal i mamy... I mamy to coś, słuchajcie, mamy błyskawice. Użyjmy błyskawicy, zobaczmy jak to wygląda. Go! Wydaje mi się, że to może być dobre, ale to z tego co wiem, to się kończy. I tak też się dzieje. Zobaczcie, mamy dwie błyskawice i prawdopodobnie one się kończą, więc użyjemy sobie jeszcze raz. Czy zostanie jedna? Ej, tak! A to swoją drogą mieliśmy sprawdzić, ale usunąłem to. Mieliśmy tutaj kita i być może to trochę zwiastuje to, że kit powróci. Jak widzicie, mityczne przedmioty również możemy znaleźć na ziemi i możemy mieć dwie błyskawice naraz w ekwipunku. Więc możemy tylko błyskawica challenge, widzowie. Sprawdźmy, czy źródełko tutaj coś dla nas wywróżyło. I mi się wydaje, że za każdą łapkę w górę od widzów tutaj będzie jedna wróżba. Więc zostawcie łapki w górę. Tak jak mówię, subskrybujcie kanał Rafa2, a na głównym kanale będzie klawiatura. Słuchajcie, ogólnie sprawa wygląda tak. Gdy lecimy na skrzydłach,
to one, można powiedzieć, w jakimś stopniu się zużywają, ponieważ jak polecimy za wysoko, to one zaczną się palić. Zobaczcie, one teraz się lekko podpalają. Chyba? Nie. I wygląda na to, że nie. Jest spoko. Czyli ta wysokość tutaj byłaby... O, o, widzicie? Teraz się podpalają, więc ja uciekam na siebie. I ogólnie, widzowie, mamy mini bunkry. Właśnie dlatego tutaj przyleciałem, ponieważ mamy mini bunkry. I teraz pytanie, jak do tych mini bunkrów tutaj wejść, ponieważ tam, z tego co wiem, są skrzynki. Ej, nie wiem. Czekajcie. Jak wejść do mini bunkra? Ej, jak wejść do mini bunkra? Czy to możemy... My tam w ogóle możemy wejść? Patrzcie się, przecież tam są skrzynki. Nie mam żadnego pojęcia, jak tam wejść, ale z tego co wiem, to tam są ulepszone skrzynie. Ale słuchajcie, ogólnie to nie są wszystkie statuetki, ponieważ statuetki mamy jeszcze... mamy kilka statuetek na całej mapie i jedna jest... jedna będzie tutaj. Dokładnie tam będzie, ale ona już jest za strefą, więc to sobie zostawimy na odcinek z mitami, ale sprawdźmy, czy tutaj, czy w tym miejscu... Kim jesteś, powiedz? Czy w tym miejscu mamy jeszcze jakąś statuetkę? No, wygląda na to, że nie. Słuchajcie, więc jeśli chodzi o ten biom, wydaje mi się, że jest to wszystko, a teraz przelecimy sobie na biom Hadesa, który jest dokładnie tutaj, a tam jest dużo bardziej ciekawy, więc oglądajcie do końca. Słuchajcie, ja już jestem prawie na Hadesie, ale zanim to, musicie sprawdzić to, co mamy tutaj. Gdy wejdziemy sobie do wody, okazuje się, że dostajemy takie trzy dasze. Ja ściągnę te skrzydła i zobaczcie, raz, dwa... i trzy. Czyli mamy taki, tak jakby, taki wyskok do przodu i to się dzieje po wejściu do wody. Ogólnie na tej lokacji mamy kolejne dwa medale i ogólnie na tej lokacji mamy tutaj jeszcze coś takiego. I pytanie, czy to będzie wybijać, czy to są tylko płomienie? Ale chyba wygląda na to, że to są tylko płomienie. Tutaj również na tej lokacji mamy skrzynki, które dropią nam mityczne przedmioty. I zobaczcie, ja jeszcze raz wejdę do tej wody i będziecie sobie mogli zobaczyć, że raz, jeden dasz, drugi i trzeci. I te dasze widać z tyłu. Zobaczcie, mamy skina, wchodzę i są trzy czaszki. Tak to wygląda. I dokładnie w tym miejscu będziemy mieli kolejnego bossa. Tylko gdzie on jest tutaj dokładnie? On jest w tym miejscu. Więc ja go teraz eliminuję. Proszę bardzo, go. Eliminujemy go. I zabieramy go, zabieramy go. Ogólnie tutaj boss wygląda tak, że żeby go przyzwać, musimy zlikwidować wilki i je jest w miarę łatwo zlikwidować. I zobaczcie, tu jest taki vibe halloweenowy lekko, czyli tak, eliminujemy wilki i on się powinien zaraz tutaj przy nas pojawić. Czy mamy jeszcze kolejne wilki? Czy możemy dostać jeszcze jedne wilki? Z góry bardzo dziękuję, jeśli tak. Proszę bardzo, mamy tutaj kolejny wilk. Mamy tutaj kolejny wilk, proszę bardzo, i jeszcze mamy tutaj... Ojejku, ile tych wilków jest, ty! Dobra, tych wilków jest trochę więcej. Teraz mamy Cerbera, więc ja go zrobię z tego... O, to po 40 tylko! To wcale nie jest tak dużo. To wcale nie jest tak dużo, bo myślałem, że to będzie więcej biło. Ale zobaczcie, jak ci bossowie są mega słabi. Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, czy to jest tak faktycznie. Przeładujmy. Aha, bo ja tu też mam dodatkową potkę. Dobra, być może oni na zero budowania mają mniej życia. Ty, on ma jakieś blady jeszcze. Dawaj te blady, gościu. Dawaj te blady. Chodź tu. Nie, to ty chodź tutaj. I mamy kolejną monetkę. I słuchajcie, kolejna monetka, kolejna mityczna broń. Jeśli chodzi o tą monetkę, to ona daje dasze. Czyli to jest ten sam efekt, co wchodzenie do wody. Więc dzięki temu one się ładują co jakiś czas. I dzięki temu możemy sobie daszować dokładnie w ten sposób, a dzięki monecie Zeusa możemy szybciej chodzić na sprincie, z tego co pamiętam. Ale słuchajcie, przejdźmy do najciekawszego, czyli do Hadesu i tutaj mamy jeszcze takie coś. I to się otwiera, aha, czyli to co byliśmy wcześniej, to się otwiera w późniejszym etapie meczu. Ej, to jest dobre. Zobaczcie w ogóle na te dasze, one mi się od razu... I to jest mega szybkie. Jest naprawdę mega szybkie. Ta osoba, która myśli nad tymi sezonami, to widzowie, to nie oszukujmy się. Tutaj 200 IQ to jest nic. 200 IQ to jest czysta IQ. Wchodzimy jeszcze raz do wody. Zobaczcie, mamy 3 dasze. Raz, dwa. O, czyli widzicie, nie da się ich od razu wykorzystać, więc to jest trochę słabe. Zobaczmy, słuchajcie, bo ja tu mówiłem o ciekawostkach. Kolejna ciekawostka jest taka, że w grze mamy właśnie te bunkry i one właśnie otwierają się po jakimś czasie, czyli one się otwierają być może przy tej strefie, która jest teraz, ponieważ te klucze się pojawiły. Wejdźmy, o, widzicie, wejdźmy i sprawdźmy. Ej, to jest dobre, zaraz pójdziemy do Hadesu i go wyeliminujemy, także to będzie trzech boss. Aha, czyli mamy ulepszoną skrzynkę, w której leci coś takiego. Mamy nowe bronie w walizkach, mamy tutaj mod bencha.
Aha, trzy skrzynie. Nie, no trzy skrzynie to jest spoko, tak szczerze. Trzy skrzynie to jest naprawdę bardzo, bardzo miło i nowe przedmioty. Podoba mi się to, podoba mi się to. Szczerze wam powiem, mega mi się to nawet podoba. Lecimy teraz na Hadesa, przyzwiemy Hadesa i zobaczymy, co tutaj się dzieje jeszcze. Ponieważ na tej wizowej lokacji mam kolejne mityczne przedmioty. Dokładnie tak, kolejne mityczne przedmioty. Ja teraz sobie wejdę, proszę bardzo, do środka. I weźmiemy sobie właśnie naszego tutaj... To jest fajne, ten sezon jest naprawdę, widzowie, ten sezon, przyznajcie, ten sezon jest totalnym sztosem. Dobra, likwidujemy Hadesa, który jest dokładnie tam. Aha, żeby go zlikwidować, to musimy zlikwidować, ojejku, ale te niektóre bronie są mega złe. Dobra, eliminujmy ty. 141 w głowę, czy to jest dużo? Tak sobie, szczerze, mamy kolejnych pomocników. Aha, tego sobie chłop leczy, nie? Tego sobie wybrał, że go leczy. Wow, ty, żeby one mnie nie wyeliminowały. Wiecie co? Może się trochę przesuńmy. Te dasze, zobaczcie, co się dzieje przy tych daszach, nie? Będzie mega ciężko kogoś trafić. Weźmy jeszcze tego gościa tutaj. Go, proszę bardzo. Przeładujmy i dobrze by było się podleczyć, więc weźmy sobie to. Weźmy sobie potkę i weźmiemy sobie... Czekajcie, o dobra, Hades się pojawił. Weźmiemy sobie tą pompę. Czy ona jest z sensem wzięta? Chyba bez sensu. Okej, 104. Ty, on mi wysysa zdrowie, ty. Gościu, znowu mi wysysa. Dobra. No, on może nas tu wyeliminować. On może... Wow, zostaw mnie. Dobra, tutaj kolejny gościu do wyeliminowania. Czekajcie, jeden. Już będzie drugi. Dwa. Aha, dobra, bo to nie ten. Ale ten DMR jest tragiczny. Ten DMR jest tragiczny, chyba że wam się podoba to sorki. Dobra, oj, i osta... Aha, dobra. Udało się. Czy medale nas leczą? Ej, medale nas nie leczą, ale dymy. Dobra, mamy to, mamy. Medale nas nie leczą. Mamy kolejny medal i ten medal wysysa. Ten medal wysysa zdrowie z gości, których wyeliminujemy, z tego co wiem. No i słuchajcie, mamy kolejnego mityka i kolejny mityk to jest chyba ten SMG. Czekaj, czy ja tu dostałem SMG-ka? Ja tu dostałem SMG-ka. To wygląda dobrze, widzowie. To wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Niesamowite. Zobaczmy, czy tu jest jeszcze lokacja. Wyspa się pojawia tam, gdzie się pojawia. Mamy kolejne tutaj te przestrzenie. Słuchajcie. Jak jeszcze coś dla was znajdę, oczywiście nagram dla was odcinek. Jeśli chodzi o sezon 10 na 10 na tą chwilę, wy wpadajcie na te filmy, wpadajcie na mapę, pamiętajcie o klawiaturce, którą mam do rozdania. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie. No i co? Do później. Hejka, piona.